Dzień dobry, witam tutaj z nadśniadania. Właśnie przygotowuję, słuchajcie sobie, omlet z nowego przepisu. Także tutaj już mam przygotowany. Dobra, muszę sobie tutaj poradzić jeszcze łyżką i zaraz wracam, ale właśnie przygotowuję sobie śniadanie. Także smacznego i zaraz wracam. Idealny. Posypałam sobie jeszcze parmezanem, tutaj mam pomidorki. Także śniadanie gotowe, pięknie to pachnie. No i mam nadzieję, że jest dobre, także dzień dobry jeszcze raz, smacznego i ja idę jeść śniadanie. Pachnie tak pięknie naprawdę, że zachwycam się. Dobra, to idę, dobrze zacząć dzień. Dobrze, mam nadzieję, że wszystko widać, bo ja nie widzę niewiele, ale mam nadzieję, że nie będziecie mi też mieli za złe. Będzie mały teścik podkładu, ale tylko jednego i generalnie jestem ostatnio właśnie na etapie testowania, szukania sobie różnych rzeczy i bardzo trochę mi to odrywa od innych rzeczy, a generalnie lubię to, więc fajnie jest przetestować też czasem coś nowego, bo przez dłuższy czas też tam nic nie kupowałam. No więc testuję i ogólnie miałam taki plan, przypomniało mi się, że kiedyś dostałam w ogóle próbki z Sephory, takich różnych podkładów i fajnych rzeczy i między innymi tam była próbka podkładu właśnie tego z Sephory, takiej nowości, w takiej małej buteleczce i jeden jest chyba rozświetlający, drugi zrobili teraz właśnie taki chyba długotrwały, ale niestety wydawało mi się, że ja mam tę próbkę i właśnie mówię tak, to jest ten dzień, przetestujemy sobie na szybko podkładzik, ale nie mogę tego nigdzie znaleźć, ale mam inny podkład. Nie sprawdzałam, czy był otwierany. Mam nadzieję, że nie. Słuchajcie, po obejrzeniu filmów Ewy, kosmetyczny koktajl, stwierdziłam, że no muszę. Na początku nie byłam w ogóle zainteresowana, ale że ona ciągle mówi o tym podkładzie i tak zachwala. I jeszcze ostatnio powiedziała, że to jest podkład, który jest odpowiednikiem podkładu Lancome. To mówię, dobra, przetestuję go. I jest to, słuchajcie, Essence, podkład Pretty Natural Hydrating Foundation i on... tak, tutaj ma 24-godzinną trwałość, podobno. Ona potwierdza, że ten podkład długo się utrzymuje, więc stwierdziłam, dobra, muszę się przekonać, nie da mi to spokoju, skoro jest taki dobry, a jest też tani, co prawda ja go kupiłam bez promocji i kosztował 23 zł chyba, 30 ml i mam kolor 50 Natural Champagne. Nie wiem, czy dobry, był taki jeszcze trochę jaśniejszy, ale uznałam, że tamten jest chyba trochę za jasny. Nie, nie otwierany, dobrze, zaklejony tutaj. Ja tego wcześniej, tak jak mówię, nie sprawdzałam. Mam tylko nadzieję, że będzie dobry kolor. Tamten, który patrzyłam, wydał mi się trochę taki zbyt chłodny, taki też no zbyt blady, wiecie, że rozbieli mnie, więc zobaczymy. No mam nadzieję, że ten będzie dobry, więc nakładam go na gąbeczkę. No. No. No zobaczymy. Okej, jak Ewa go nakłada, to mi się wydaje, że on jest taki bardzo kryjący, taki bardzo kremowy, a ja tutaj nałożyłam trochę i to zniknęło. Mam wrażenie, że to zniknęło, że to w ogóle, że troszeczkę wyrównuje koloryt, ale nie, nie jest to jakieś takie duże krycie. Ale to nic, bo jeżeli ładnie wyrówna koloryt i będzie ładnie wyglądał, i będzie się długo utrzymywał, to to jest najważniejsze dla mnie. Tak, żeby ten podkład po prostu był taki trwały. Dobra, słuchajcie, no jeśli chodzi o kolor, to on się tak wtopił, może jest ciut za ciemny, ale mam wrażenie, że tego nie widać, bo tak wyrównuje trochę koloryt. I tak się wtapia w skórę, że go po prostu nie widać praktycznie. Ja myślałam naprawdę, że on jest taki gęsty, kremowy. Bardzo delikatnie pachnie. Tak. Normalnie, tak. Nie, żeby tu jakiś nieprzyjemny zapach był. Trochę jestem w szoku. Dobra, jeszcze sobie trochę dołożę, skoro na tamtą stronę nakładałam. No dobra, fajna, wiecie, mała tubka, miękka, na wyjazd można wziąć. Jak tylko będzie ładnie wyglądał i długo się utrzymywał, tak jak mówię, to ja będę zadowolona, ale mówię, wydawało mi się, że on jest bardziej kryjący, kremowy taki. Widzę, że w aparacie to chyba ładnie wygląda, nie? No, powiem wam szczerze, że nie wiem, co wam powiedzieć.
Ja myślałam, że on jest kryjący, taki gęsty, kremowy, że się nakłada i że to od razu widać, natomiast on wygląda jak druga skóra. On jest tak delikatny, tak się wtapia po prostu. Mam wrażenie, że nawet nie wiem, co wam powiedzieć. Nie przypomina mi żadnego podkładu Lancome, z tych, które miałam i które testowałam. Nie mam pojęcia. Ja bym go tak jeszcze mogła sobie dokładać i dokładać, bo ja tutaj tego krycia to nie widzę. Wyrównał kolory skóry, wyrównał, ładnie to wygląda. Ten kolor 50, 050, mam wrażenie, no... jest, powiedzmy, idealny do tych moich ciemniejszych partii twarzy, o. Czyli generalnie po prostu mam wrażenie, że jaśniejszy kolor faktycznie by mnie rozjaśnił. Natomiast ten wyrównał kolory w ten sposób, że po prostu jakieś tam, nie wiem, przebarwienia, które mam, jakieś po prostu takie zaczerwienienia wyrównał i no nie wydaje się też taka blada, o. Ale... ja się spodziewałam, że bardziej będzie, naprawdę, więc ciężko jest mi ocenić. No wiecie, niby fajnie, podkład, którego nie widać, oby się długo utrzymał, ale no... jakbym nie miała podkładu w ogóle. Nie wiem, nie wiem. Fajnie wszystko wygląda, wiecie, buteleczka jak się wyciśnie, a tutaj... no nic, skończę makijaż, potestuję go sobie dzisiaj i zobaczymy, co to Ewa wymyśliła i czemu ona tak bardzo lubi ten podkład. Nie wiem. Ale może się dowiem na koniec. Dobra, to ja sobie tutaj kończę makijaż i odzywam się później. Patrzcie, jaki mam ładny nowy naszyjnik. Zrobiłam go z koleżanką. W końcu nam się udało, bo ona już kilka razy przywoziła właśnie te koraliki, żeby zrobić. Ale no tak się zgadałyśmy zawsze, że nie było czasu. A wczoraj sobie zrobiłyśmy. I taki mam też nową bransoletkę tutaj. Słuchajcie, tak właśnie pomyślałam, że usiądę chwilę. Piję kawę i nie wiem do końca, co mam robić, wiecie? Bo mam trochę taki mętlik, zaraz muszę wstawić pranie trochę ogólnie. Posprzątałam mieszkanie, tutaj odkurzyłam, no i tak myślę, że powoli... no właśnie, muszę na pewno pranie wstawić, także trochę takie porządki. I myślę też, że chyba już przyszła pora, żeby wyjąć tę kołdrę, którą kupiłam. Więc chyba też zmienię pościel i wyjmę już tę kołdrę, no i zobaczę, jak ona mi się sprawdza. Czy nie będzie jeszcze za ciepło, ale wydaje mi się, że to już ten moment. O, tak. Bo zdarza mi się na przykład spać w szlafroku, więc w sumie zamiast tego lepiej byłoby chyba mieć właśnie grubszą tę kołdrę. No zobaczymy, także to. I tak jeszcze trochę się waham, czy nie powinnam jechać na zakupy, czy nie powinnam właśnie zrobić jakichś małych zakupów spożywczych, żeby coś tam jeszcze dokupić, a z drugiej strony myślę, a chyba nic nie potrzebuję. I tak powiem wam, taka jestem trochę w zawieszeniu, już pomijając jakby inne sytuacje i inne rzeczy, to tak mam wrażenie, że sama też do końca tutaj nie wiem, za co się zabrać, czy się w ogóle zabierać, czy nie, czy co, więc no tak, tak czuję, że właśnie tak, że wszystko jest w zawieszeniu i że sama nie wiem, co robić. Jeszcze a propos właśnie posiłków, to właśnie zaczęłam też testować nowe przepisy, nowy jadłospis, powiedzmy, także trochę potestuję, to wam pewnie powiem, co mi się sprawdza, co mi się podoba, a co nie. Ale zawsze nowe przepisy to zawsze nowe, no nowe pomysły, nowe dania, nowe smaki, więc tak troszkę już tak czuję taką motywację, że chciałam coś zmienić. No i tak. A, jeśli chodzi w ogóle o ten podkład, powiem wam, że nie podoba mi się kolor. Nie wiem, jak to teraz wygląda w aparacie, widzę... tutaj, słuchajcie, światło, ja zawsze to powtarzam, no ale światło gra ogromną rolę i jako, że idzie już jesień, jest już w sumie jesień, zima zaraz, to światło jest inne i wydaje mi się, że mega jestem rozbielona, nie chcę tutaj ingerować w ogóle w ustawienia kamery, ja chcę, żeby to wszystko było naturalne, tylko po prostu no wiem, że nie zawsze daje się tak. No ale nie będę włączała sztucznych świateł, wiecie, to nie jest studio. Ale, co chcę powiedzieć, że nie do końca podoba mi się kolor tego podkładu. Wolałabym, żeby był taki, nie wiem, bardziej beżowy, oliwkowy, a wydaje mi się, ja tego nie widziałam, to nie jest tak, ale wydaje mi się, że on bardziej w takie ciepłe tony gdzieś tam idzie, że, a może on po prostu troszeczkę ciemnieje i dlatego mam takie wrażenie, bo jak sobie nakładałam, to on jest w miarę jasny. Natomiast później się okazało, że on
może troszeczkę ciemnieje po prostu i ten kolor potem nie do końca mi się podoba. Więc muszę sobie popracować z na przykład innymi pudrami, zobaczyć jaki efekt mam z jakim tam pudrem. Teraz mam na twarzy ten z Eveline Varieté chyba, to jest ten taki mokry, tak? Ten, co daje takie wrażenie właśnie mokrego pudru. To ten mam teraz, więc ta skóra teraz jest taka zmatowiona. No zobaczymy jak się będzie zachowywał, ale jeśli chodzi o kolor, no... Nie wiem. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale jak ja, wiecie, się na coś nastawię, że coś jest fajne, że coś jest super, ja sobie tego używam z przyjemnością, to wtedy od razu lepiej się czuję. A jak na przykład dla mnie też podkład, to jest jakby podstawa makijażu. I jak to jest słabe, no to już potem wszystko jest takie, ech. Ale ogólnie nie jest źle, tak widzę ja chyba w aparacie, że jest okej, tak jak patrzę w lusterko też, tylko tak, takie moje pierwsze wrażenie, że na przykład są podkłady, które, wiecie, nakładam i są takie super i wow, i mają fajny kolor, to mi się podoba, a tutaj widzę, że będzie trzeba z nim troszkę popracować, albo ewentualnie mieszać go z jakimś innym, no nie wiem, ale zobaczę jak się będzie sprawdzał po prostu w ciągu dnia. No i to tak, no i to tyle w zasadzie. Także spędzimy sobie chyba taki luźny dzień na niczym w zasadzie. Ale mam nadzieję, że takie lubicie i po prostu taka forma relaksu, odstresowania się wam się spodoba. Dobra, to co? To chyba obowiązki. Wstawię to pranie, to może już zacznie też wysychać. No i tak, no i tak. No i codzienność, no co tutaj dużo mówić. Czy tutaj trochę lepiej wygląda ten makijaż? Chyba podobnie. No ale na żywo jest trochę lepiej, te kolory są takie bardziej. Dwie sprawy. Po pierwsze od razu widać, że ta pościel jest grubsza i że no, jest grubsza niż ta, co była na pewno. Także zobaczymy, jak będzie mi się spało. A druga rzecz to jest właśnie pościel, którą znalazłam gdzieś tam właśnie schowaną głęboko. Pościel z Home & You, ale właśnie jak ją wyjęłam, powiem wam, że trochę się tak poczułam, jakbym, wiecie, jakbym miała nową pościel po prostu, jakbym była na zakupach. Także będę sobie teraz podniosła, a przede wszystkim będę testowała tę kołdrę. Zobaczymy, jak mi się będzie pod nią spało. Mam nadzieję, że ciepło i przyjemnie i że te poranki będą takie, wiecie, bardzo przyjemne. No ale zobaczymy, jak to będzie. Jak mi się to sprawdzi. Ale fajnie to wygląda. Mówię, ja się czuję trochę jakbym była na zakupach, mam nową pościel, także cieszę się. Pora zrobić w końcu porządki w kubkach. A ja dzisiaj mam taki dzień właśnie jednak chyba domowy. Więc pomyślałam, że wyjmę je wszystkie, żeby zrobić porządek. Przy okazji wam pokażę, bo pytaliście ostatnio właśnie mnie o kubki, o moje kubki ze Starbucksa chyba głównie. Także zaraz wam pokażę, ile mam. Natomiast wyjęłam tutaj wszystkie inne też. Chwilę mogę wam poopowiadać, bo dla mnie to ma znaczenie. W czym ja piję, mi to sprawia przyjemność. Dla mnie picie kawy czy herbaty to jest taki moment takiej po prostu celebracji. I dla mnie to ma znaczenie i ja bardzo lubię te kubki, dlatego mam ich tyle i cały czas dokupuję i przewożę. Ale że ktoś kiedyś właśnie też powiedział, że nie tylko te ze Starbucksa warto kupować, tylko coś innego. I ja inne też mam. Także wyjęłam tutaj część kubków, zimowych nie wyjęłam, chociaż jest tutaj kilka, ale dlatego, że one właśnie są ze Starbucksa, więc pomyślałam, że też wam pokażę. No i widzicie, no sporo tego, ale... Zaczynając może od tych właśnie, które sobie skądś przywiozłam, bo tutaj jest no dużo takich skądś też. I na przykład ten, to jest taka właśnie ceramika z Pragi. Jak byłam na jarmarku, to właśnie przywiozłam taki kubek. Bardzo mi się spodobał, bardzo ładny. Bardzo go lubię. To jest kubek z wystawy Fridy z Poznania. Jak właśnie byłam, to
była wystawa ze zdjęciami, z obrazami i było cudownie i właśnie mam ten kubek na pamiątkę. Tu mam taką filiżankę w zasadzie, jest piękna, ręcznie malowana i to jest filiżanka, którą przywiozłam ze Słowenii. Bardzo ładna, bardzo mi się też podoba i taka nietypowa, taka mniejsza. To jest w zasadzie znikąd, ale bardzo mi się podobają również te kubki, bo one są takie pozytywne, są z różnymi napisami albo z jakimiś tam wzorkami, na przykład są bardzo delikatne, takie minimalistyczne. To jest Bastion Collections, jakby co. Na różnych stronach można je kupić, także ja bardzo lubię, bardzo mi się podobają i fajna wielkość też. Naprawdę mam jeszcze jeden, no ale właśnie nie wszystkie tutaj wyjmowałam. Tu mam kubek z muminkami, bardzo lubię. I bardzo chciałabym jechać do domu muminków, może kiedyś się uda, ale póki co jest kubek. Chyba go kupiłam w okolicach świąt, pamiętam, któregoś razu, a ten to jest kubek z targów, który również bardzo mi się spodobał. I jak chodzę na te targi właśnie rękodzieła w Warszawie czy gdzieś, no to właśnie takie piękne rzeczy można spotkać. Ja tam kupuję różną ceramikę. Mam na przykład trochę talerzy też właśnie z takich targów. Ja kupuję po prostu, wiecie, nawet nie do pary. To, co mi się podoba i to wszystko jest taką trochę zbieraniną, ale dzięki temu właśnie mam wrażenie, że to jest takie moje. I mnie się to podoba, mi to nie przeszkadza, że są różne na przykład talerze czy kubki. Natomiast bardzo mi się podoba ten środek, jest cudowny. Dobra. Muszę wymienić baterię. To jeszcze nie wszystko. Tu mam kubek prezent z Australii. Taki dostałam. I tutaj jeszcze mam taki, który też bardzo lubię, bo o, jest tutaj ze znakiem lwa i tu jest opis. Bardzo lubię ten kubek, bardzo mi się podoba. Tak. Tak. Dobrze. To tyle, jeśli chodzi o te kubki. Tutaj są już ze Starbucksa i jeszcze przy okazji mogę Wam pokazać właśnie te świąteczne, które mam i zaraz też je chowam. O, na przykład coś takiego. Tu mam właśnie takie, wiecie, one są bez napisów, bez miast. Taki jest właśnie, ale też świąteczny z taką laską, czerwony w środku. Bardzo ładny. Mam taki też zwykły, biały. On jest po prostu duży i zobaczcie, no te kubki, one są drogie. Może nie każdemu się podobają, ale to jest po pierwsze konkretny kubek, po drugie on ma już tyle lat, nic się z nim nie dzieje, można myć w zmywarce. No rewelacja, po prostu taki, wiecie, wygodny, duży kubek do herbaty czy do czegoś. Dla mnie super. I tutaj już zaczynają mi się, słuchajcie, aha, jeszcze mam taki, mam takie dwa. Taki fajny, ale jakby pikowany. Bardzo mi się podoba i to też był prezent. Także tutaj mam takie coś i teraz przechodząc do tych kubków ze Starbucksa, sama przy okazji zobaczę, ile ich mam. Zaraz to będę jakoś układać w ogóle, wiecie, w szafce tutaj, żeby mi się pomieściły. I tak, kiedyś zbierałam właśnie te, które bardzo mi się podobają. Ja myślę, że one są ładniejsze niż te, wiecie, kolorowe. Jak ja zobaczyłam pierwszy raz te kolorowe gdzieś, to mówię, nie, ja wolę te są ładniejsze, takie eleganckie, fajne. No i są takie fajne, mają takie fajne elementy. Tu jest na przykład ten zegar, ten jest z Pragi, mam tutaj z Berlina, tutaj gdzieś chyba był miś, o. Tutaj właśnie jest miś, takie fajne elementy mają i uważam, że te kubki są bardzo ładne. O, tutaj Los Angeles jest autko. A w Londynie co tutaj było? O, tu jest też zegar. Ups. Aha, no i jest budka. Nie, no super. A, i tutaj jest Paryż. A, też ma metro po prostu. Więc jakieś tam takie fajne elementy są. Więc tak jak widać, tych klasycznych mam tutaj 6 z różnych miast. I tutaj wygląda na to, że mam 8. Nic nie czeka do mycia, więc to są wszystkie, które mam z tej kolorowej serii właśnie. I mam tutaj właśnie 2 z Meksyku, tu jest Acapulco, Ciudad de Mexico, Wiedeń, Norymberga, Budapeszt, Anglia po prostu, Bazylea i Brno. Ja nie zawsze też nie wszędzie kupuję, bo na przykład te kolorowe z Londynu mi się nie podobały, więc nie kupiłam. Nie zawsze je kupuję, nie z każdego miejsca, bo też czasami, wiecie, no za dużo by ich było, ale z takich fajniejszych, takich, które mi się podobają, to lubię sobie przywieźć taki kubek. I tutaj w zasadzie jeszcze mam jeden, o. Ten jest też z Londynu, świąteczny taki. On jest w środku czerwony, a tu jest właśnie takie złote wszystko. Też bardzo ładnie wygląda. No jest taki właśnie typowo świąteczny. I drugi to jest ten również z Londynu. Taki zielony. Ale jakościowo powiem Wam szczerze, że troszkę odbiega od tych czarnych. On jest trochę lżejszy, jakby trochę cieńszy, wiecie. Ale bardzo ładny. No taki mega świąteczny też. No, także to tyle.
To znaczy mam jeszcze kubki świąteczne, tak jak wam powiedziałam, nie wszystkie wyjęłam. Jest jeszcze mój kubek z sową, który jest chyba największym kubkiem, ale jest właśnie myty, także czekam aż wyschnie. No ale generalnie to są właśnie, to jest większość kubków, które mam, tak jak mówię, jeszcze część jest takich typowo świątecznych, a to z jakimś reniferkiem, a to jakiś miś, a to coś tam. Także ja teraz to wszystko chowam, mam nadzieję, że zaspokoiłam waszą ciekawość. Coraz bardziej muszę jakby uważać na to jednak, co znoszę do domu i ile tego, bo to się przestaje mieścić, ale... No ale ja lubię, no i też, co poradzić, no, jak dla mnie to też jest przyjemność i ja lubię celebrować takie momenty. Także, proszę bardzo, wszystkie kubki, tak jak mówię, mam nadzieję, że zaspokoiłam ciekawość i też na pewno, no... Cóż, nie odmówię sobie, będąc gdzieś jakiegoś innego. One tam, jak widzicie, mają różne środki tutaj. O proszę, żółty, czerwony, szary, niebieskie. No, dobra. Chowam to. Mam nadzieję, że to się zmieści wszystko. Nawet i to się zmieściło. Problem będzie, jak się pojawi więcej. Ale no... Cóż, trzeba będzie może po prostu zrobić tutaj więcej miejsca też na kubki. O, tu mam jeszcze z jarmarku. Z Berlina chyba, tak. Także widzicie, trochę tego jest, ale nie narzekam. Wszystko piękne. Także zmieściło się, posprzątałam. Potem będę robiła porządki, jak będę wyjmowała świąteczne. Mam wrażenie, że taki mega zwykły ten dzień, ale też fajny. Ja tak sobie trochę też dzisiaj pomyślałam, że dam sobie właśnie trochę taki dzień na odpoczynek, na ogarnięcie tutaj właśnie raczej mieszkania i jakiejś rzeczy. I w sumie tak było, więc nie narzekam. Czasem trzeba też trochę zwolnić i po prostu dać sobie trochę tego czasu. Tym bardziej, że to jest pierwszy dzień od wielu, kiedy właśnie mogę sobie na coś takiego pozwolić. Jutro już na przykład znowu zaczyna się... Wiecie, jutro idę do biura, więc powinnam jeszcze dzisiaj przygotować coś do jedzenia, ale przyznam wam, że znowu mam taki czas, że tak za bardzo nie mam apetytu, za bardzo sama nie wiem, co ja chcę i tak trochę jest mi wszystko jedno po prostu, więc to nie jest najlepsze. No i to wiem, ale no co zrobić, jak tak czasem się czujemy, no to tak jest, no i nie można się chyba do niczego zmuszać po prostu. Więc ja sobie tutaj ogarnęłam i z tego się cieszę, posprzątałam, zrobiłam sobie takie, mam nadzieję, małe przyjemności właśnie i tą pościelą, wiecie, ja to tak lubię, na przykład takie zmieniona pościel jest świeża, czysta, no i oprócz tego mam nową kołdrę, więc zobaczymy, zaraz sobie zrobię herbatę z sokiem i co, i posiedzę i może sobie coś obejrzę. Troszkę się zrelaksuję. Jeszcze chciałam wam właśnie powiedzieć, a propos tego podkładu, kilka rzeczy, w ogóle z takim małym update'em przyszłam, ale a propos tego podkładu, ja nie mam go jakoś, nie wiem nawet, która jest godzina, wiecie? Nie mam jakoś go za długo na twarzy, nie wiem, z 5 godzin może, ale no nie wyświecił się jeszcze i wygląda naprawdę dobrze. W sensie widać, że się naprawdę nie świeci. Nigdzie się nie zciastkował, nigdzie tutaj nie poschodził, nie porobiły się żadne plamy, nie ściemniał jeszcze bardziej, ten kolor jest taki, jak był w zasadzie. No więc tak trochę widzę, że on dobrze wygląda, że naprawdę rokuje. Rokuje, zobaczymy jak z tym kolorem, może jak uznam, że jest jakiś fajny, to sobie kupię jakiś jaśniejszy, ale no naprawdę wydaje mi się, że wygląda bardzo dobrze. Także Ewa chyba trochę miała nawet rację. No zobaczę, jak tam będzie jeszcze później. Ogólnie wiecie co, ja nie wiem, co ja wam, czy ja wam mówiłam na przykład coś, czy ja nie mówiłam. Trochę tak, taka jestem właśnie, trochę taka w zawieszeniu właśnie. I sama nie wiem do końca, co ja mam robić i tak, co ja chcę, a tak, no tak jak mówię, to jest taki czas trochę właśnie, no właśnie w zawieszeniu. To jest najlepsze chyba określenie. I nie ma tutaj co dodawać, więc też ja się jakoś tak za bardzo nie spinam, po prostu chciałam trochę tutaj tak pobyć i taki normalny dzień mieć i się odezwać do was. I tak jak mówię, nie wiem właśnie co ja mówiłam, czy ja wam mówiłam, czy nie, ale trochę jest mi przykro. No ale tak to czasem właśnie wygląda, że miałyśmy zaplanowany z Magdą właśnie wyjazd do Mosznej, bo już planowałyśmy to od dłuższego czasu, jeden termin nam nie wypalił, coś tam się wydarzyło, zaplanowałyśmy sobie jakiś czas temu już drugi i to było pewne, no natomiast ze względu na teraz różne wydarzenia
stwierdziłyśmy, że po prostu przesuniemy po raz kolejny ten nasz wyjazd. Więc też mi jest trochę przykro, ale no... Bo chciałam jechać, ale myślę, że to też nie jest najlepszy czas. I lepiej po prostu będzie, jak będziemy mogły jechać, gdzie, wiecie, będziemy miało, ja będę miała czystą głowę i będę mogła cieszyć się tym w zupełności, takim wyjazdem. A nie, wiecie, jak to jest, jak czymś się martwicie, o czymś myślicie, to gdzieś tam to zaprząta wasze myśli i mimo tego, że jest fajnie, no to jednak gdzieś tam właśnie nie pozwala to do końca tak się cieszyć. Także stwierdziłyśmy, że po prostu przełożymy to. I jest mi przykro, bo wybrałyśmy sobie taki, wiecie, piękny moment, jesień i wydaje mi się, że tam byłoby po prostu pięknie, a... No ale cóż, tak bywa. Tak bywa i... Na szczęście obopólna to była nasza decyzja. Także mam nadzieję, że jeszcze nam się uda pojechać i zobaczyć i że też będzie cudownie, no ale po prostu trzeba to odłożyć na trochę. I tak. I to chyba wszystko, co ja chciałam tutaj powiedzieć. Ja powiem wam szczerze, że naprawdę taka jestem trochę rozbita i ja już nawet ja nie pamiętam, co ja wam mówiłam, co ja wam nie mówiłam, więc tak, nie chcę się powtarzać, ale może ja czegoś nie powiedziałam i tak, co chciałam. No, cóż. Mam nadzieję, że mimo to i tak miło spędzacie ten czas, tak jak mówię, no taki zwykły dzień po prostu. No. I chyba tyle. Nie wiem, czy kończyć już tego vloga, czy nie, czy ja się jeszcze będę odzywać. W ogóle strasznie szybko robi się ciemno. Jak jest taki na przykład zachmurzony, pochmurny dzień, to mam wrażenie, że taki jeszcze wcześniej. Około chyba 4 teraz zachodzi słońce, więc właśnie jak jest taki pochmurny dzień, to mam wrażenie, że to jeszcze wcześniej robi się tak ciemno, szaroburo. I nie jest wcale późno, ale ja mam wrażenie, wiecie, już jest tak ciemno i w ogóle, że to tak, nie wiem, czy wy też tak macie, czy bardzo to odczuwacie, czy to wpływa na was. Ja zawsze mówię, to jest taki czas takiego trochę pewnie oddechu i spowolnienia i po to wszystko jest. Ale no mi jest jakoś tak dziwnie, tak trochę nieswojo, tak... no nie wiem... że jakoś... bardzo długi jest nagle ten wieczór na takie właśnie, jak ja to mówię, przyjemności, wiecie, odpoczynek, nie wiem, książka, film, jakieś fajne, po prostu przyjemne rzeczy dla nas, ale jakoś tak dużo, dużo tego czasu. No i ja też po prostu lepiej funkcjonuję mimo wszystko, jak jest widno. To wtedy mi się wszystko chce, a teraz ja już czuję, że już jest ciemno, no to już koniec dnia, a to jeszcze tak naprawdę, wiecie, druga połowa dnia została. No ale tak, no na to nie mamy wpływu większego, więc trzeba czekać, kiedy nie trzeba będzie już zmieniać czasu, natomiast z tego, co ja słyszałam, to chyba ten zimowy jest tym niby naturalnym, ten, który powinien zostać. No więc, nie wiem. Czy to ma sens? Chyba wolałabym jednak letni, żeby trochę później robiło się ciemno, no ale cóż, no też mnie nikt nie pyta o zdanie, więc nie wiem, jak to tam będzie, ale skoro od tylu lat nie można dojść do porozumienia i nie można przestać zmieniać czasu, co jest bez sensu już, to nie wiem. Dobra, no może się jeszcze zbiorę później, coś sobie przygotuję do tego biura, jakieś szybkie dania, bo w zasadzie te przepisy też, które mam, to one są takie bardzo szybkie, także jak tylko, wiecie, będę miała ochotę, to jeszcze coś zrobię, coś tam może dogram właśnie. A jak nie, to myślę, że już kończę, bo... No bo, kurde, to właśnie ja już tak czuję, że już jest wieczór, już właśnie taki czas takiego właśnie odpoczynku, tak jak mówię, takiego spowolnienia, relaksu. No i to już pora się szykować do spania. Tak to widzę. Dobra. To życzę wam miłego dnia. Mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas. I widzimy się w kolejnych zapewne niedługo.